Zaczynamy kolejny film o Nowej Zachodniej. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, Czesiczem Awizanosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. I znajdujemy się bezpośrednio nad Warszawą Zachodnią. Tutaj w tym miejscu jest całkowicie przebudowana. Zmienia się nie do poznania. Z starych 8 peronów jest teraz już 9. Co prawda nie wszystkie są użytkowane, bo 3 środkowe są przebudowane i niedługo zostaną zamknięte kolejne 2 perony. Peron pierwszy i peron drugi. Natomiast o terminach powiem na sam koniec, bo najpierw zacznijmy od tego, co jest najważniejsze. I co chyba wszyscy odczuli pasażerowie korzystający z pociągów na co dzień. W Warszawie została zamknięta linia średnicowa podmiejska. To są dwa tory. Tutaj znajdują się po prawej stronie teraz patrząc. Pierwsze dwa tory od prawej to są tory WKD i jeden z nich jest wyłączony. Następne kolejne dwa tory to jest podmiejska średnica, a kolejne dwa tory to już średnica dalekobieżna. Następnie mamy, patrząc tak po kolei, Warszawę Główną, która ma tych swoich torów mniej więcej na poziomie peronów około 5. No i jest oczywiście też kładka. Natomiast sama średnica podmiejska została całkowicie zamknięta z okazji przebudowy całego tego torowiska. Nie da się tego inaczej zrobić, inaczej niż zamykając całkowicie średnicę. A puszczenie pociągów do stadionu to i tak maksymalna możliwość, bo tak jak PKP zgodnie ustaliło z przewoźnikami, nie było sensu puszczenia pociągów nawet wahadłowo do stacji Warszawa Śródmieście, ponieważ zbyt duży byłby czas oczekiwania pociągu względem tego, jak pasażerowie by się wymieniali. Pociągi musiałyby jeździć po dwóch torach wahadłowo, bo nie ma przy przystanku kolejowym Warszawa Śródmieście żadnych rozjazdów. Natomiast tutaj patrząc teraz bezpośrednio, już w tym miejscu będzie przybudowany układ torowy. Te dwa środkowe tory, które tutaj widzimy, są od średnicy właśnie podmiejskiej. No i już tam kawałek wcześniej rozpocznie się zmiana geometrii tych torów, jak również wszystkich rozjazdów. Tu widzimy z tego pierwszego toru najbliżej nas, że już są nowe rozjazdy zamontowane, natomiast one są donikąd, bo faktycznie będą montowane dopiero później, a właściwie teraz, kiedy będą rozkładane stare tory. Ujęcia są bezpośrednio z poniedziałku, dobrze pamiętam. Więc dopiero co się zaczęła ta przebudowa. Także jeszcze nic dziwnego, że nie widzimy jakichś większych prac. Faktycznie teraz jest wszystko demontowane, zaczynając od sieci trakcyjnej, później kończąc oczywiście po samym torowisku i wszystko musi być tutaj postawione całkowicie od nowa. Wszystkie rozjazdy będą wymienione na nowe, jak i również tory będą trochę w innej geometrii, w skrócie będą w innej lokalizacji, będą mniejsze łuki, rozjazdy będą tak ustawione, aby pociągi na spokojnie mogły z lepszą częstotliwością wjeżdżać na wszystkie perony i żeby nie było wąskiego gardła, które aktualnie w tym miejscu się znajduje przy wjeździe bezpośrednio na peron drugi czy trzeci. Aktualnie tutaj było wąskie gardło, że tylko i wyłącznie pociągi jeździły po jednym torze. Na szczęście to się zmieni i tak to już nie będzie wyglądać po przebudowie. Ale zerknijmy sobie na drugą stronę, czyli na nową część Warszawy Zachodniej, która wcześniej była marginalizowana i właściwie nikt z niej nie korzystał. No, może poza częścią mieszkańców Woli. No i pasażerów korzystających z autobusów, które tutaj się zatrzymują. Natomiast od tej strony jest ulica Tunelowa. I tutaj powstaje właśnie nowa hala dworcowa. Przy ulicy Tunelowej. Jak widzicie, jest całkiem masywna. Dużo większa niż to, co się znajduje przy West Station. Bo ta hala dworcowa jest i wysoka, będzie mieć oczywiście też kasy biletowe, lokale handlowe i to wszystko będzie znajdować się zarówno na poziomie 0, jak i poniżej, czyli na poziomie minus 1. Większość rzeczy mimo wszystko będzie pod ziemią, jak i również tunel tramwajowy. Z tego tutaj możemy trochę zobaczyć. Widzimy tam też, że koparki już działają na dole, czyli kolejne elementy tunelu tramwajowego bezpośrednio pod peronem 4 i 5 się dzieją i jest to dalej wykopywane. Natomiast tutaj widzimy też, że są zamontowane tam w środku te niebieskie elementy, schody ruchome, są już na docelowym miejscu. Schodami ruchomymi będzie można wjechać i wyjechać na poziom 0 i poziom minus 1. No i sam budynek wielofunkcyjny, który zarządza całą tą stacją i innymi elementami,
też już tutaj stoi. Grzybek po przebudowie będzie pusty, który widzimy w tym miejscu. Budynek obok niego, ten płaski, będzie wyburzony, a sam grzybek będzie się znajdować mniej więcej na terenie nowego parkingu, który się będzie znajdować po tej stronie. Parking nie będzie wielopoziomowy, będzie tylko łącznie na parterze, ale będzie całkiem ładnych rozmiarów. Ładnych rozmiarów. Będzie porównywalny rozmiarami mniej więcej do tego, co się znajduje przy Warszawie Wschodniej od strony tam, gdzie jeżdżą tramwaje. Natomiast tutaj jest peron 9, patrząc od drugiej strony, i tutaj większość prac już aktualnie nie jest realizowana. To znaczy, mamy wejścia gotowe, windy są montowane, już są testy w ich ruchu, natomiast pomijając te elementy, no to widzimy, że przy peron 9 się więcej prac już nie dzieje. Schody ruchome też były montowane już jakiś czas temu w jedną całość. Nie ma jeszcze wszystkich barierek przy zejściu pieszym, przy zwykłych schodach, natomiast ewidentnie widzimy, że tutaj też prace postępują i nie mamy jeszcze gotowego jednego wyjścia za daszenie tego, co jest aktualnie użytkowanego przy Meleksie. Melex też, jak widzimy, jeździ i funkcjonuje, ale nie ukrywajmy, że wszyscy chcielibyśmy po prostu przejść przejściem podziemnym jak najkrótszą drogą, no to niestety będzie możliwe dopiero po zakończeniu całej przebudowy. Natomiast patrząc tutaj jeszcze z góry, powiem jedną rzecz o tej części przy hali dworcowej. Tutaj zwróćcie uwagę, że te długie, szare prostokąty, które się znajdują na środku tego czerwonego elementu, to są nowe wyjścia właśnie na powierzchnię, również z windą. Tamtędy będzie można wychodzić z tej części przejścia podziemnego, które w przyszłości będzie jeszcze przedłużone o kolejny przystanek tramwajowy w kierunku ulicy Kasprzyszaka. A na górze dach. Dach nowy powstaje na nowym dachu, gdzie już jest trochę dłużej. Są ekrany akustyczne, znaczy ekrany, panele fotowoltaiczne zamontowane, a w pozostałych elementach jest całość składana w jeden element i następnie będą montowane wszelkiego rodzaju panele fotowoltaiczne. Tutaj lecąc bezpośrednio teraz nad peronem trzeci, który został całkowicie wyburzony, widzimy, że przy nim prac dużo się nie dzieje. Natomiast tego nie można powiedzieć o peronie czwartym i piątym, bo tu już jest dużo inaczej. O ile na kładce cały aktualnie ruch się tutaj znajduje z peronu właśnie tych nowych, o tyle tutaj w środku jeszcze sobie zobaczymy, bo wleciałem bezpośrednio pod dach, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Natomiast tutaj widzimy też nowe słupy od peronu trzeciego, który będzie montowany w tym miejscu, peron Y, które będą podtrzymywać całą nową, wielką konstrukcję dachu. Sam dach w tym miejscu się kończy, też możecie to zobaczyć, bo perony tutaj dalej oczywiście wystają na powierzchnię, nie w całości są perony zadaszone nawet małym daszkiem, natomiast perony są aktualnie przecięte w niektórych miejscach, w związku z tym, że musi być jakiś dojazd na plac budowy. To się oczywiście zmieni, kiedy rozpoczną się już prace bezpośrednio przy kolejnych etapach i będzie kończona finalizacja, czy będzie finalizowana budowa na środku Warszawy Zachodniej właśnie przy peronach. Zarówno jak i szóstym, no i przy peronie oczywiście czwartym, który w tym miejscu widzimy, to widzimy, że większość płyty peronowej jest już mniej więcej, są montowane już nawet bezpośrednio same płyty na płyty peronowe i w niektórych miejscach to nawet już są ustawione gabloty, co można zobaczyć na długości całego peronu. Ciągi dla osób niewidomych też już są zamontowane, no i możemy to zobaczyć wszystko właśnie w tym miejscu. Widzimy też miejsca, gdzie będą zamontowane tablice z systemem informacji pasażerskiej, no a po drugiej stronie, tutaj właśnie po prawej stronie peron czwarty, tu trochę jest mniej prac zaawansowanych, jeszcze nie mamy zupełności w tym miejscu płyty peronowej, ale prace postępują, najpierw musi się zakończyć oczywiście budowa dachu i następnie przejdzie to w kolejny etap prac. A tu na przykład już widzimy dalej płytę peronową, która powstaje, bo to jest element bez zadaszenia, bez dachu, więc tutaj prace mogą trochę przyspieszyć i trochę pójść bardziej do przodu. Tam dalej oczywiście będzie powstawać nowe torowisko, ale to dopiero się rozpocznie, kiedy zakończą się prace przy peronach. Peron trzeci aktualnie całkowicie nie istnieje, no może przy przejściu pod ziemnym jego połowa mniej więcej powstała, bo tam tak to jest podzielone na etapy i w tym miejscu też nie będzie już nowego dachu. To, co widzicie po lewej stronie, to jest zakończenie dachu i on będzie się dopiero zaczynać mniej więcej w tym miejscu. Tutaj się zacznie ponownie dach na kolejne perony, czyli na perony 3, 2 i 1. Peron WKD jest krótszy, więc tam część nawet poza peronem będzie pod dachem, pod zadaszeniem, a tu widzimy na wprost na samym dole mniej więcej, gdzie właśnie peron trzeci jest już tak połowicznie zrobiony, bo tu jest całe przejście podziemne i to wszystko musi być jako jedna całość. Pod ziemią oczywiście też trwają prace wykopowe.
bo jest to robione metodą podstopową, to znaczy najpierw jest robiony strop, czyli dach przejścia podziemnego i następnie jest wszystko wykopywane na dole. I tak samo jest to realizowane przy tunelu tramwajowym. Przy tunelu tramwajowym wiemy, że już prace są realizowane i wykopywane, bo widzieliśmy koparkę przy ulicy Tunelowej, która właśnie wyjmowała tamtą ziemię, a tutaj widzimy, że faktycznie prace też są robione bezpośrednio przy na podłodze, która jest tutaj betonowana, zbrojona jeszcze na sam dół, na samym dole, no i same słupy w kształcie X-ów, które podtrzymują dach nad przejściem podziemnym i nad świetlikiem, który tutaj będzie się znajdować, też są oczywiście wszędzie zamontowane, bo wszędzie jest już dach. Też przy okazji widać, że płyta paronowa tutaj już zaczyna się składać w jedną całość, jest to już wszystko połączone, może poza elementem nad przejściem podziemnym, gdzie te prace wymagają mniejszej uwagi, bo sama konstrukcja płyty peronowej aktualnie wymaga tylko i wyłącznie już właściwie ułożenia płyt peronowych, chociaż oczywiście to jeszcze za chwilę. Co jakiś czas pytacie mnie i prosicie mnie, abym powiedział co o windach. No i proszę bardzo, tu mamy windy. Chciałem jakoś nagrać te windy, więc po prostu pokazuję wam je z pod dachu właściwie. I tak, windy powstają, są montowane w jedną całość. W niektórych miejscach jest już faktycznie nawet w szybie windowym winda składana w jedną całość. Windy będą zjeżdżać stąd bezpośrednio na poziom -1, czyli pomiędzy kładką, pomiędzy peronem i pomiędzy przejściem podziemnym. Na każdy peron jest przewidziana jedna winda, ale całkiem pokaźnych rozmiarów, a druga część jest przewidziana na część techniczną, która jest oczywiście ze względu na bezpieczeństwa zrealizowana na każdym peronie i ona się ciągnie też do samego dachu, podobnie jak winda. I tak wygląda mniej więcej wszystko, co się tutaj znajduje pod dachem. Co ważne, co jeszcze powiem o utrudnienia, które są spowodowane przez aktualny etap budowy Warszawy Zachodniej. Pociągi co prawda dojeżdżają teraz do peronu drugiego i peronu pierwszego, o tyle przy peronie drugim pociągi kończą w tym miejscu bieg, nie jadą dalej w kierunku przystanku Warszawa Ochota. To jest oczywiste. I tutaj po prostu zmieniają kierunek. Natomiast co do Wukatki, to peron ten bliżej Alei Zaimskich jest, znaczy tor bliżej Alei Zaimskich jest aktualnie zamknięty i jest wyłączony z użytkowania. To też jest duże utrudnienie. Z tego co wiem, Wukatka bardzo źle znosi tą przebudowę i te zamknięcie toru. Z tego co wiem, również został już jeden z pociągów odwołany i są duże opóźnienia, co jest dużym minusem, bo Wukatka zazwyczaj nie miała takich problemów przy swojej realizacji przewozów. Natomiast na co najbardziej się pasażerowie skarżą? Spytałem informatorów z WTP i dowiedziałem się, że najbardziej brakuje wind oczywiście, jak i również pochylni, czy jakiegokolwiek możliwości wejścia na kładkę z towarem w łatwy sposób, w formie na przykład szyny, no i oczywiście dalekie dojście do peronu 9. Co mogę powiedzieć? Takie uroki przebudowy. Jak wszystko się to skończy, te wszystkie problemy zostaną rozwiązane, bo windy będą, schody ruchome będą i windą też będzie można wjechać na kładkę. Ale na razie musimy niestety przecierpieć, aż zakończy się cała przebudowa. Na koniec oczywiście muszę powiedzieć coś o terminach, bo na pewno na to czekacie. Terminy są dosyć łatwe i dosyć jasne. Przez wakacje będzie dalej realizowana przebudowa całej Warszawy Zachodniej w aspekcie i w formie, tak jak to teraz wygląda. Część torów zostanie oddanych do użytku mniej więcej w czasie wakacji, natomiast największe zmiany będą z nadejściem nowego roku szkolnego. Od września zostaną zamknięte perony pierwszy i drugi, czyli Wukatka nie będzie dojeżdżać w ogóle do Warszawy Zachodniej, będzie kończyć bieg na reducie Rodona, natomiast pociągi podmiejskie przeniosą się na nowe oddane perony, czyli do peronów 5 i do peronu 4. Tam będą przejeżdżać i jeżdżać już bezpośrednio na linię średnicową podmiejską, bo wtedy to już będzie tak ułożone torowisko, aby na spokojnie te pociągi mogły tam dalej dojechać. Następnie ten etap budowy peronu 1, 2 i przystanku tramwajowego przy West Station, jak i również całej części, będzie trwać do zakończenia budowy, czyli mniej więcej 10 miesięcy i mniej więcej na początku wakacji lub w trakcie wakacji przyszłego roku zakończy się przebudowa całej Warszawy Zachodniej, a przynajmniej tak twierdzi aktualnie PKP. Czy tak będzie? Tego nie wiem, ale nie będę ukrywać, że dosyć ciekawie wygląda wizja, że jednak na końcu tunelu zaczyna się pojawiać, że Zachodnie kiedyś się skończy. To było na tyle z tego filmu, jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, bo już za chwilę, za 2 lub 3 dni zobaczycie film o tym, jak wygląda przebudowa torowiska zachodniego, gdzie powstają tory, a właściwie obiekty dla kolei dużych prędkości, które będą właśnie wjeżdżać z tą dużą prędkością bezpośrednio na Warszawę Zachodnią. Ale jak to wygląda, o tym za kilka dni. Tymczasem zachęcam was również do wspierania. Cześć!